Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Zachariasz przeszedł przez nieumiejętność mówienia, a potem przyszedł czas, gdy otworzyły się jego usta, ponieważ chciał mówić to, co Bóg zamierzył. Nasze usta na dobrą sprawę otwierają się wtedy, kiedy my chcemy mówić to, co jest w planach Boga. Wielbienie Boga, otwarcie ust i serca człowieka dokonuje się wtedy, gdy ludzkie pragnienia spotykają się z pragnieniami Bożymi. Gdy pragnienia człowieka spotykają się z tym, co Duch Święty mówi w nim. Wówczas widzi on zarówno nawiedzenie, jak i wyzwolenie, które Bóg przynosi. Zachariasz, jak zauważamy, zaczyna rozumieć wszystko to, co było dotychczas dla niego zakryte. Potrzeba czasu, byśmy zaczęli rozumieć Boga, rozumieć Ducha Świętego. To radowanie się Bogiem odsłania przed nami tajemnice dotychczas przez nas niedostrzegane. Zobaczmy, radość w Bogu staje się drogą do Jego rozumienia. Zachariasz wielbi Boga, gdyż Duch Święty w taki właśnie sposób wyraża miłość Ojca do Syna i miłość Syna do Ojca. Wielbienie Boga jest wyrażaniem miłości. Wielbienie Boga uwalnia człowieka też od nieprzyjaciół, od nienawiści i sprowadza na niego pragnienie wolności od grzechu. Człowiek przez wielbienie Boga staje się wolny. Dostrzegam moją winę wtedy, gdy pozwalam Duchowi Świętemu modlić się we mnie, radować się, okazywać miłość i czułość. Kiedy uwalniamy się od swojej winy, możemy okazywać miłość. Doświadczając modlitwy, uwielbienia, my odczuwamy też wyzwolenie od lęku. I to jest nasze przygotowanie na zobaczenie i uradowanie się tym wschodzącym słońcem, którym jest Jezus Chrystus.